Dostałam dzisiaj list od Dominika, który pisze, że nie potrafi odnaleźć się w swojej rzeczywistości i pisze tak. Jak odnaleźć się w świecie, gdzie trzeba umieć się sprzedać, gdzie skromność nie jest sexy, a wrażliwość i empatia są reliktem przeszłości? Dominiku, świetne pytanie, dlatego że ja kiedyś czułam się tak samo i kiedy patrzyłam na ludzi, którzy byli dookoła mnie, ludzi, którzy otaczali mnie w miejscach, w których byłam, czy w pracy, czy w szkole, czy poza pracą i poza szkołą, to wydawało mi się, że oni ciągle gdzieś biegną, ale nigdy donikąd nie dobiegają, tak jakby całe ich życie było takim kołowrotkiem, na którym przebiera się stopami, więc teoretycznie ma się wrażenie, że człowiek pokonuje przestrzeń, że mija czas, ale ten kołowrotek nigdy się nie kończy, więc nie ma żadnego celu, nie ma sensu, nie ma poczucia spełnienia. A oprócz tego też miałam takie wrażenie, że ludzie robią mnóstwo rzeczy na pokaz. Że najważniejsze we współczesnym świecie jest nie to, jaki naprawdę jesteś, ale to, czy umiesz się sprzedać, czy odpowiednio głośno będziesz zachwalał swój produkt, dlatego że tylko wtedy, jeżeli będziesz odpowiednio głośny, albo nawet powiem inaczej, tylko wtedy, kiedy będziesz krzyczał głośniej niż inni ludzie, to zostaniesz dostrzeżony. Tak wtedy myślałam. I dzisiaj wiem, że byłam w błędzie. I dlatego właśnie chciałabym odpowiedzieć na Twoje pytanie. Dlatego, że ja nigdy nie stałam się taka jak ci ludzie, których obserwowałam i którzy budzili moją wątpliwość. Ja nie wiedziałam, dlaczego nie chcę posługiwać się takimi metodami. I nie potrafiłabym wyjaśnić, tylko czułam instynktownie, że to nie jest droga, w którą chciałabym iść. I wydawało się, kiedy patrzy się na świat dookoła, to można odnieść takie wrażenie, ale chcę podkreślić, że to jest tylko wrażenie. Więc można odkryć takie wrażenie, że to jest to, co naprawdę kieruje światem, że wygrywają tylko ci, którzy są głośni, że szanse na sukces mają tylko ci, którzy odpowiednio się zakręcą, zakombinują, zamanipulują rzeczywistością. Tak jak piszesz, że ktoś, kto jest skromny, ktoś, kto jest prawdziwy, ktoś, kto nie chce się sprzedawać, tylko po prostu chce robić coś wartościowego, że taki ktoś zniknie w tłumie, zostanie wydeptany w chodnik, że taki ktoś nigdy nie będzie szanowany ani szczęśliwy. Więc z mojej dzisiejszej perspektywy wynika, że jest dokładnie odwrotnie. Dlatego, że ci, którzy robią dużo hałasu wokół swojej osoby, owszem, jest taki moment, że kiedy oni krzyczą, robią takie rzeczy, żeby zwrócić na siebie uwagę, czyli na przykład robią jakieś rzeczy bardzo kontrowersyjne, to wtedy wszyscy odwracają się, wszystkie reflektory kierują na tę osobę i wtedy można odnieść takie wrażenie, on jest sławny, ale tylko dlatego, że robi rzeczy, których ja nigdy w życiu nie chciałbym zrobić, dlatego że na przykład obraża kogoś, albo naśmiewa się z czegoś, albo manipuluje jakimiś faktami. I wtedy rzeczywiście wszyscy na niego patrzą i mówią, a co ty robisz? Albo wyciągają różne fragmenty z jego wypowiedzi i jeszcze powtarzają w różnych innych miejscach. Więc owszem, taka osoba przez chwilę jest obiektem zainteresowania. Ale myślę, że chodzi o to, żeby nie mylić tego z prawdziwą wartością, taką wartością, która jest nieprzemijalna. Czyli osoby, które robią dużo hałasu wobec swojej osoby, dlatego że chcą zwrócić na siebie uwagę, czasami rzeczywiście udaje im się przyciągnąć uwagę świata i innych osób, ale to jest tylko moment.
Bo za chwilę pojawi się następna osoba, która będzie krzyczała o czymś innym w inny, równie kontrowersyjny sposób. Wtedy wszyscy będą patrzyli na tę drugą osobę i o tej pierwszej już zapomną. I to nie o to w ogóle chodzi w życiu. Nie chodzi o to, żeby wszyscy na mnie patrzyli. Nie chodzi o to, żeby wszyscy mnie podziwiali. Nie chodzi o to, żeby klaskali. Nie chodzi o to, żeby rzucali na mnie wszystkie światła. Dlatego, że przebywanie przez chwilę w blasku reflektorów może się wydawać przyjemne, ale najważniejsze w życiu nie jest to, co zrobisz w blasku reflektorów, tylko to, co czujesz w sercu, kiedy wracasz do domu i wtedy, kiedy nikt cię nie widzi. Co czujesz wtedy? Czy jesteś wtedy szczęśliwym człowiekiem? Czy masz pasję, która prowadzi cię przez życie? Czy czujesz, że twoje życie ma sens? Czy masz zaufanie do samego siebie? Czy masz zaufanie do życia, do siły wyższej albo do Boga, który cię prowadzi? To ma sens. Więc teraz patrzysz na świat i na innych ludzi z takiej perspektywy porównywania się z nimi. I porównujesz się i wydaje ci się, że oni mają atrakcyjniejsze życie, i wydaje ci się, że mają atrakcyjniejsze życie, dlatego że robią lub zrobili rzeczy, których ty nie chciałbyś zrobić, dlatego że są sprzeczne z twoim systemem wartości albo z twoją osobowością. I chcę ci powiedzieć, że ludzie na świecie są różni. Niektórzy ludzie są otwarci, wychodzą do ludzi, lubią głośno mówić, lubią opowiadać głośno dowcipy. I tacy ludzie są potrzebni. A inni ludzie są raczej cisi, raczej będą słuchali dowcipów niż je opowiadali, będą raczej przez kilka godzin pracowali nad czymś w skupieniu, nad pisaniem książki, nad pisaniem piosenki, komponowaniem muzyki, malowaniem, pisaniem wierszy albo po prostu kontemplowaniem, z którego potem może zrodzić się coś niezwykłego. I tacy ludzie też są potrzebni. Dlatego, że ludzie są różni. Więc po pierwsze, nie ma sensu porównywanie się z innymi, dlatego, że to, co widzisz, to jest tylko pewien pozór. Widzisz ich tylko w blasku reflektorów, ale nie widzisz ich, kiedy są sami ze sobą i nie wiesz, jak wtedy naprawdę się czują i czy naprawdę wtedy czują się zwycięzcami, dlatego, że kiedy stoją na scenie i oświetla ich reflektor, wydaje się, że odnieśli sukces. Ale tak jak mówię, prawdziwym sukcesem jest to, jak czujesz się sam ze sobą, kiedy nikt cię nie widzi. Więc nie ma sensu porównywanie się z innymi, dlatego że różni ludzie idą przez życie różną drogą. I czasami potrzebni są tacy, którzy będą głośno opowiadać dowcipy i głośno krzyczeć i będą chcieli zwrócić na siebie uwagę. Choćby dlatego, że jeżeli będziesz słuchał takiego człowieka, który głośno coś opowiada i wszyscy na niego patrzą i na niego są skierowane wszystkie reflektory, a ty stoisz z boku i patrzysz i obserwujesz i słuchasz, co on mówi. I być może wtedy na przykład słuchając go, obserwując tę całą sytuację, wpadniesz na pomysł filmu, napiszesz scenariusz, znów nie będąc widzianym przez nikogo, tylko będziesz wstawał codziennie rano albo jeżeli lubisz pracować nocą, to kiedy wszyscy zasną, będziesz siadał przy stole i będziesz czuł w sobie taką niezwykłą moc. Moc natchnienia, inspiracji, pasji i napiszesz scenariusz filmu o tym właśnie gościu, którego widziałeś na scenie w blasku reflektorów. I teraz napiszesz scenariusz, ponieważ teraz jesteśmy wszyscy połączeni wielką siecią internetu, wyślesz swój scenariusz do Stevena Spielberga, a on napisze: chłopie, to jest najlepszy scenariusz, jaki kiedykolwiek czytałem. Ja chcę zrobić film. Przyjedź do mnie do Los Angeles, przejdziemy się razem po plaży i porozmawiamy o tym, jak ten film ma wyglądać. I teraz ten głośny człowiek, który stał na scenie w świetle reflektorów, o nim już nikt nie pamięta, a ty jesteś na drodze do Los Angeles na spotkanie ze Stevenem Spielbergiem, ale twój scenariusz powstał dzięki temu, że kiedyś tego głośnego człowieka w świetle reflektorów zobaczyłeś. I ty w swojej ciszy, w swoim skupieniu, w swoim natchnieniu tę scenę w taki sposób
twórczo przeobraziłeś, że powstało z tego dzieło sztuki. Więc ludzie są tacy i ludzie są tacy i wszyscy są potrzebni, dlatego że wszyscy w jakiś sposób jesteśmy ze sobą połączeni. I nie ma sensu porównywać się z innymi ludźmi, tylko sens ma przyjrzenie się samemu sobie, zapytanie siebie, co jest dla mnie ważne. Za czym chcę iść przez życie? Czy chcę być widoczny i stać w świetle reflektorów? Czy to jest dla mnie najważniejsze? Czy może najważniejsze jest dla mnie to, żebym czuł sens? Żebym po prostu czuł sens w tym, co robię. I powiem Ci, że ja poszłam tą drugą drogą. Zawsze jak podróżuję i docieram gdzieś do jakiegoś miasta, i zazwyczaj na przedmieściach miast stoją bloki, takie osiedla mieszkaniowe. I tak jest zarówno w Polsce, jak i w wielkich miastach za granicą. I kiedy jadę autobusem czy taksówką z lotniska do miasta, to mijam właśnie takie osiedla, gdzie mieszkają ludzie. Więc widzę tylko duże bloki i w tych blokach palą się światła. I zawsze, kiedy patrzę w okna i patrzę na te światła, zastanawiam się, w którym z tych małych mieszkanek jest ktoś taki, jak ja kiedyś. Jest ktoś, kto tam pod małą lampą przy starym stole siada i pisze dzieło swojego życia. Pisze niezwykłą książkę, którą potem wyślę do wydawcy, ktoś zechce ją wydać i to zmieni całkowicie jego życie. Dlatego, że wszystko, co zdarzy się w Twoim życiu, zależy od Ciebie. To znaczy, zależy od Ciebie oraz od siły wyższej, ale od Ciebie zależy też, jakie połączenie będziesz miał z siłą wyższą. Niektórzy siłą wyższą nazywają też Bogiem albo życiem, albo wyższą świadomością albo energią. Jakkolwiek rozumiesz Boga, to jest ta istota, ten byt, ta energia, która ma wpływ na to wszystko, co jest poza Twoją kontrolą. Więc wszystko jest zależne od Ciebie. To, w jaki sposób pokierujesz swoim życiem. Czy będziesz oglądał okładki czasopism albo czytał w internecie artykuły na temat osób, którym coś udało się osiągnąć i zastanawiać się, czy oni mieli całkowicie szczere intencje, czy może to była jakaś gra lub manipulacja. Nawet jeżeli była, to jest ich sprawa i ich życie i oni będą prędzej lub później ponosili konsekwencje tej decyzji, choćby w taki sposób, że będą mieli lepsze albo gorsze samopoczucie, dlatego że same reflektory i oklaski i sukces wymierzalny na pieniądze nie są warunkiem osiągnięcia szczęścia. Szczęście to jest coś wewnętrznego. Szczęście to jest sposób myślenia o tym, co znajduje się w moim życiu. I daję Ci słowo honoru, znam wiele osób, które odniosły wielki sukces, które mają dużo pieniędzy, które są bardzo atrakcyjne zewnętrznie i wcale nie są szczęśliwe. Więc nie chodzi o to, co się w życiu ma, co się osiągnie, co się zdobędzie, co się zgromadzi, tylko chodzi o to, w jaki sposób umiem się z tego cieszyć, jaki jest mój stosunek do życia, które mam, do rzeczywistości, do mnie i do innych osób. Więc chcę Ci powiedzieć, to nieważne, co robią inni, i to nieważne, czy oni manipulują, i to nieważne, czy są pyszni, ambitni, czy starają się w jakiś sposób wykorzystać innych, żeby zdobyć jakiś moment sławy. To jest nieważne, dlatego że z mojego punktu widzenia ważne jest to, co ja robię w moim życiu. Ważne jest to, tak jak kiedyś, kiedy miałam 16 lat, ważne było to, że codziennie wieczorem, dlatego że mieszkałam wtedy oczywiście jeszcze z rodzicami,
Więc musiałam poczekać, aż wszyscy pójdą spać, kiedy było ciemno w domu i spokojnie i nikt mnie o nic nie pytał. I ważne było to, że wtedy, kiedy wszyscy poszli spać, ja brałam zeszyt, szłam do kuchni, włączałam lampę nad stołem, siadałam przy tym stole, brałam długopis albo pióro i pisałam. I to było ważne, dlatego że ja to czułam całą sobą. To dawało mi poczucie sensu. Poprzez pisanie nie tylko trenowałam umiejętność pisania, formułowania myśli, ale też byłam w stanie zrozumieć moje własne emocje, których dopóki one są tylko gdzieś w umyśle, to trudno je zobaczyć i zrozumieć, ale jeżeli się je zapisze albo wypowie, dlatego na przykład dobrze jest porozmawiać z kimś, jeżeli masz z kim porozmawiać. Ja nie miałam z kim porozmawiać, więc moim sposobem poznawania własnych emocji było pisanie i rysowanie. I to było dla mnie ważne, dlatego że ja czułam wtedy, że żyję. Miałam takie głębokie poczucie sensu i celu. I nie zastanawiałam się, co będzie dalej. Nie miałam planu. Teraz czuję, że lubię pisać, w takim razie zostanę pisarzem. Nie, ja wiedziałam tylko tyle, że niezależnie od tego, gdzie poprowadzi mnie życie, ja zawsze znajdę czas na to, żeby pisać. Nawet jeżeli, bo ja przecież pisałam na początku książki, dawno, dawno temu, kiedy właśnie byłam nastolatką, kiedy miałam 16, 18, 20 lat, pisałam książki i kiedy kończyłam pisać książkę, to nie zastanawiałam się, co zrobić, żeby ona ukazała się drukiem, tylko po prostu zaczynałam pisać następną książkę. Bo najważniejsze było dla mnie to, żeby pisać. Bo czułam, że wtedy coś się we mnie zmienia i zmienia się we mnie na lepsze. Czułam, że idę dokądś. Nie wiedziałam dokąd i nie pytałam dokąd. Tylko chciałam, żeby to się działo, bo miałam takie instynktowne przekonanie o tym i wiarę w to, że to mnie dokądś doprowadzi. I tylko tyle mogę Ci poradzić. Nie patrz na to, co robią inni, dlatego że każdy ma swoją drogę przez życie. I być może Ty jesteś zupełnie inny od pozostałych osób i to dobrze, dlatego że jeżeli jesteś inny, jesteś wyjątkowy, to masz zapewne też wyjątkowy sposób patrzenia na różne sprawy, na różne rzeczy, rozumienia różnych spraw. A jeżeli masz wyjątkowy sposób rozumienia, to możesz przedstawić zupełnie wyjątkowy punkt widzenia, więc inni ludzie być może będą chcieli Cię słuchać. Być może masz inne wyjątkowe talenty, których jeszcze nie odkryłeś w sobie, dlatego że dotychczas byłeś zajęty tym, co robią inni i zastanawianiem się, dlaczego oni takimi marnymi wartościami kierują się w życiu. Kierują się takimi, jakie dla nich w tym momencie życia akurat są ważne i które uważają za odpowiednie. I powiem Ci, że czasami człowiek musi wykrzyczeć coś z siebie i stanąć w świetle tych reflektorów po to, żeby odkryć, że to wcale nie jest najważniejsze. Więc przestań patrzeć na to, co robią inni, tylko spójrz w siebie i znajdź swoją drogę, swoją ścieżkę, nie całą drogę aż do końca, tylko znajdź początek swojej drogi i zaufaj, że życie poprowadzi Cię dalej. Wkładaj tyle czasu i energii i siły, miłości w to, co teraz możesz zrobić ze swoim życiem. Tyle, ile potrafisz. W taki sposób, żeby stuprocentowo być odpowiedzialnym za to, co robię teraz. Czyli za to wszystko, co jest w mojej mocy. A resztę oddaj Bogu albo sile wyższej, dlatego że nie jesteś w stanie teraz stwierdzić, jak będzie wyglądało Twoje życie, ale powiem Ci, że jeżeli zaufasz, jeżeli teraz będziesz dbał o to, żeby się rozwijać, jeżeli teraz będziesz dbał o to, żeby uczciwie pracować, jeżeli teraz będziesz wkładał serce i całą duszę w to, co robisz, będziesz doskonalił swoje umiejętności, to daje Ci stuprocentową gwarancję tego, że będziesz wtedy tak doskonale połączony
z naturą wszechświata, która jest prawdą, pięknem, miłością, że po prostu życie poprowadzi cię dalej i zobaczysz, że znajdziesz szczęście najprawdopodobniej tam, gdzie wcale nie przyszłoby ci do głowy, żeby go szukać. Ale jestem pewna, że będzie dobrze. Więc bądź dalej taki, jaki jesteś. Bądź skromny, bądź uczciwy. Zajmuj się tym, co napełnia cię radością i pasją i rozwijaj swoje umiejętności. I jestem przekonana o tym, że życie dobrze poprowadzi cię dalej.